Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzień dobry, nazywam się Ewa Szymańska, pracuję w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie i dzisiaj będę przygotowywała sznycel wiedeński. Do sporządzania sznycla wiedeńskiego użyję cielęciny, konkretnie górki cielęcej. Sznycel wiedeński jest to potrawa panierowana. W związku z tym do panierunku użyję mąki, jajek i tartej bułki. Sznycla wiedeńskiego doprawiamy solą i pieprzem i będziemy smażyć na maśle klarowaszku. Na początek trzeba przygotować mięso. Po wstępnej obróbce mięso zostało umyte i odpowiednio pokrojone. Trzeba teraz to mięso rozbić. Będziemy rozbijać mięso i tworzyć kształt sznycla. Sznycel wiedeński jest to sprawa pochodząca z Austrii już, ale wcześniej, zanim pojawiła się w Austrii, trafiła na prostą austriackie z Włoch. Mamy przygotowany sznycel. Teraz solimy. Dodajemy pieprz. Przekładamy na drugą stronę i to samo robimy. Powinniśmy sobie rozmącić jajka, które są nam potrzebne do sporządzenia panierki. Będziemy smażyć na maśle klarowanym. Najważniejszy etap to jest dobre opanierowanie tego sznycla. Nadmierną strzepujemy. Celina, czy wiesz, z jakimi dodatkami podaje się sznycel wiedeński? Wiesz czy nie wiesz? Nie. Nie? A Jacek wie? Właśnie w oryginale sznycel wiedeński dajemy z sałat rozmieszaną i cytryną. Dobrze.
Więc ja się przygotuję sobie talerz do dekoracji, do wydania. Jak masło nam się dobili. Rzecel będziemy smażyć z każdej strony. Musimy sobie ustawić kras, żeby nie wychodziło poza. Przygotować cytrynę. Podaje się z plasterkiem cytryny. Ja tutaj przygotuję cząstkę na początek procesu. Dlatego, żeby można było sobie wycisnąć tą cytrynę na tego sznycla. Do dekoracji możemy jeszcze użyć pietruszki. A to z zacieplenia łatwiej nam się będzie się wstał, tak? Dogrywał. Musimy się dbać o to, żeby ten sznycel był umiany z jednej i z drugiej strony.
podane z cytryną i z pietruszką.